6,5 metra. Tu dzisiaj w serii próbnej 168 i był to jego najlepszy skok na skoczni fajnego Klopfera. No, może mu uda się jeszcze tę odległość poprawić, aby tak było. Aleksander zniszczył już w powietrzu. Spokojny lot. No i chyba za niebieską linią wylądowany, a to by oznaczało, że będziemy nadal wyprzedzać Japończyków. Zobaczymy. 176,5 metra miał Yuta Watase. A jaką odległość uzyskał Oleg Niszczoł? Ogromny talent. 166,5 i 10 metrów krócej. No jeszcze oczywiście trzeba uwzględnić te punkty za wiatr. Chyba zbyt krótko, aby utrzymać przewagę nad Japończykami. Naszym zawodnikom nie można odmówić ambicji. W tym sezonie Pucharu Świata Oleg Niszczoł wywalczył już 8 punktów. Wszystkie w konkursie na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Jest 65. w generalnej klasyfikacji tego cyklu. Dzisiaj 471 i 1.